W dzisiejszym odcinku podcastu mam zaszczyt gościć Martę Pawlaczek. Tak się składa, że my się z Martą już znamy od około 2 lat, tak. Bo Marta była moją klientką w moim 6-miesięcznym programie Mastermind. Tam bardzo mile wspominam. Fajnie było ją poznać i poobserwować, jak świetne rzeczy robi. Tak się składa, że od tamtego czasu biznes Marty zmienił się nie do poznania, bo w czasie, kiedy razem pracowałyśmy, Marta zajmowała się właśnie marketingiem w social mediach dla branży Horeca. Tak naprawdę to właśnie prowadziła agencję marketingową razem z wspólniczką. Natomiast był to też moment, i o tym pewnie też Marta opowie, związany z pandemią, wyzwaniami, więc model biznesowy też się zmieniał i w czasie, kiedy z Martą pracowałyśmy, to też już zaczynała oferować różnego rodzaju inne produkty szkoleniowe, a nie tylko właśnie usługę polegającą na właśnie pomocy właścicielom restauracji, gastronomii w social mediach. Więc tak to było wtedy, ale teraz jest zupełnie inaczej, bo tak się składa, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Marta wywróciła swoje życie zawodowe do góry nogami. Prywatne pewnie też. Tak. Prywatne pewnie też się wywróciło. I powiedz, Marta, właśnie co robisz teraz? Co robisz teraz? Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do tego podcastu i do tego wideo. Ja faktycznie marketingiem zajmuję się ponad 12 lat. Ponad 7 lat prowadziłam agencję social mediową, marketingową dla branży gastronomicznej, dla branży Horeca w Polsce. I po kilku latach, jak to się ładnie mówi, po kilku tłustych latach przyszły lata pandemii. I pandemia wywróciła absolutnie, tak jak wspomniałaś, mój model biznesowy z agencji, która oferowała usługi dla restauracji, czyli prowadziły w bardzo dużym telegraficznym skrócie, dużo więcej tego było, jakby jest to bardziej skomplikowana usługa, ale upraszczając na przykładzie tego podcastu, po prostu prowadziłam i moja firma zajmowała się prowadzeniem mediów społecznościowych dla restauracji, opracowaniem strategii marketingowych, czyli w modelu, że my robiłyśmy to za nich, a przyszła pandemia i z piątku, 13 marca 2020 roku do poniedziałku straciłam 97% klientów i podchodziłam do tego bardzo empatycznie, no bo oczywiście świat się zatrzymał, nie ma nic dziwnego w tym, że restauracje przestają chcieć płacić mi za promowanie ich w momencie, kiedy ich biznes jest zamknięty na 4 spusty i nie mogą w ogóle nic tak naprawdę zrobić. No to prowadzenie wtedy mediów społecznościowych i płacenie za to faktycznie wydawało mi się biznesowo bez sensu. Więc wtedy mój model biznesowy agencji marketingowej dla branży Horeca musiał się siłą rzeczy zmienić i po półtorej, dwóch, trzech latach pracy zupełnie na innych zasadach ja niestety doszłam do, niestety albo stety, bo myślę, że ci, którzy prowadzimy biznesy takie rozkręcone, które jakby fantastycznie działają i przynoszą zadowalające efekty finansowe, ale jeśli nie pilnujemy swojego zdrowia psychicznego, barier i tego, żeby pracować w określonym czasie, żeby mieć czas dla siebie i żeby praca nie była wszystkim tak naprawdę, czyli żeby nie było tak, że pracujemy na okrągło, bo nie mamy innych rzeczy do roboty. No ja niestety przeszłam przez wypalenie zawodowe, które nałożyło się też na okres ciąży i niedawno urodziłam córkę, więc faktycznie moje życie zawodowe wywróciło się do góry nogami, bo poprzednią firmę sprzedałam i z 6-miesięcznym dzieckiem na ręku postanowiłam jakby tę swoją kreatywność, która we mnie siedziała, spożytkować i stworzyć nową firmę, która zajmuje się w tej chwili pomaganiem i uczę social media freelancerów tego, jak przyjemnie zarabiać dobre pieniądze na fajne życie. I tutaj trzy słowa kluczowe w tym moim haśle marketingowym, czyli że to jest o przyjemnym zarabianiu, czyli że to nie popełniać moich błędów i żeby się nie wypalić zawodowo, żeby to była praca na Twoich zasadach, na dobre pieniądze, żeby to były satysfakcjonujące pieniądze, bo uważam, że w Polsce wciąż jest mitem owiany to, Justyna, jesteś jedną z niewielu osób, która tak szczerze mówi o zarobkach, o tym, ile zarabiasz, w jaki sposób, to tutaj w tym świecie social mediów też jest to wszystko owiane po prostu tajemnicą. Nikt nie chce mówić, ile to kosztuje, nikt nie chce mówić, ile zarabia, jakie ma koszty prowadzenia działalności, więc chcę, żeby moje osoby, które do mnie trafiają, dobrze zarabiały i się tego absolutnie nie wstydziły.
i żeby to było fajne życie, żebyście moi klienci pracowali z fajnymi ludźmi, żeby to były osoby, które doceniają ich pracę, które czują wartość w tym, co robią, bo ja niestety na swojej drodze natrafiłam na wiele osób, które były niefajne, które przekraczały moje granice, tak jakby granice tego, co to oznacza być dobrym partnerem do prowadzenia biznesu, gdzie ta równowaga współpracy była zachwiana, gdzie ktoś myślał, że ja jestem dla niego, dla niej na jakby, może nie na wyłączność, ale gdzie to nie było, zdecydowanie nie była to współpraca, tylko to był gdzieś tam takie siłowanie się z klientami, więc zależy mi na tym, żeby osoby, które do mnie trafiają do mojego programu mentoringu biznesowego Klubu Wolnych Ninja, to żeby ninja mieli fajne życie na własnych zasadach. Super, bardzo mi to wszystko bliskie i to jest tak naprawdę trochę zwieńczenie tych twoich, ilu? 12 lat doświadczenia w marketingu. Tak. To ja tylko słuchaj tutaj, tak tylko wyglądam młodo, ale faktycznie. Faktycznie, więc jak ktoś spojrzy sobie na mojego Instagrama i powie, kurczę, to tam faktycznie przeskrolujesz na sam dół i pierwszy post na moim nowym profilu, moim imieniu i nazwisku marta.paplaczyk był opublikowany 24 lutego, więc jeśli ktoś to zobaczy i tą społeczność, która się wokół tego konta już zebrała, to sobie powie, o Jezus Maria, że jakby niedościgniony wzorzec. Absolutnie nie. Po pierwsze, ja mam 12 lat doświadczenia w marketingu, więc jeśli ktoś w marketingu nie pracuje, to proszę tutaj nie przyrównywać, bo przecież to jest, ja na tym właśnie zjadłam zęby, więc byłby aż wstyd, gdybym ja tego nie ruszyła z kopyta. Po drugie, faktycznie ja bardzo mocno, bazując na błędach, które popełniłam w przeszłości, bardzo mocno i dużo czasu poświęciłam na to, żeby się do tego biznesu nowego przygotować, zresearchować, sprawdzić, zniszować, zrobić analizę konkurencji, więc to, o czym dzisiaj będziemy mówili, ja faktycznie przeszłam przez ten proces niedawno i z takiego marketingowego, już powiedzmy eksperckiego poziomu, jakby faktycznie przyłożyłam się do tego porządnie, więc chętnie opowiem Wam o tym, jakie błędy popełniałam w poprzedniej firmie, które doprowadziły do wypalenia zawodowego poniekąd, i co zrobiłam w tej chwili w tym nowym biznesie, że jest on dla mnie miodem i mlekiem płynący, bo mam fantastycznych klientów, społeczność na Instagramie, która oczywiście nie jest celem samym w sobie, natomiast jest to gdzieś tam jakieś odzwierciedlenie tego, że treści, które tworzę, padają na podatny grunt, więc chętnie opowiem o tym, jak to zrobiłam, że bardzo konkretnie, step by step, żebyście mogli to u siebie w biznesach online wdrożyć, a nie żeby to był kolejny rozmowy o tym, że musisz się niszować, albo ważne, żeby znać swoje wyróżniki, tylko żebyście mogli notes w dłoń i wynotować rzeczy, które można zrobić w swoim i miejscu. Zastosować, tak. I właśnie w tym temacie dzisiaj będziemy z Martą rozmawiać, to znaczy ona będzie rozmawiać, my będziemy się uczyć od niej, o tym, jak odróżnić się od konkurencji, o tym, jak wybić się na zatłoczonym rynku i podajemy ten kontekst, żebyście tutaj wiedzieli, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, że naprawdę jest się od kogo uczyć. I bardzo się cieszę, Marta, że przyjęłaś to zaproszenie i pokazujesz właśnie swoim przykładem teraz, że się da, że to nie jest tak, że teraz jest taki nasycony rynek, że absolutnie nie ma opcji, żeby się wybić. Ty musisz bardzo dużo wpakować kasy. Kręcić rolki, tańczyć na TikToku. Tak, dokładnie, a i tak nie masz gwarancji, że Ci się uda. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że nowa marka Marty ma kilka miesięcy, Klub Wolnych Ninja. Jeszcze żeby dołożyć tego z kilkumiesięcznym dzieckiem na ręku. Dokładnie, to żeby powiedzieć, że jestem jakimś herosem, tylko chodzi o to, że zresztą rozmawialiśmy z Justyną przed startem nagrywania tego podcastu, że to nie o to chodzi, że treści, które tworzę, są w jakikolwiek sposób związane z byciem mamą, natomiast macierzyństwo sprawia, że nasz czas i atencja jest znacznie bardziej ograniczona. Więc moja marka faktycznie rozwija się, teraz już nie, od 2 tygodni, ale do tej pory rozwijała się wieczorami najczęściej albo między jedną a drugą drzemką. Więc tak. To oznacza, że to też nie jest tak, że moje okoliczności są takie, że nie dość, że mam dużo lat w marketingu, to jeszcze mam mnóstwo czasu, żeby ten nowy biznes postawić i gdzieś tam mówię to po to, żebyście wiedzieli, że to jest absolutnie do zrobienia, tylko po prostu trzeba przejść przez kilka prostych, może nie prostych, ale kilka konkretnych kroków, żeby ten Wasz biznes był łatwiejszy do zrozumienia dla Waszych potencjalnych klientów i żeby wiedzieć, do kogo mówimy.
Tak, wiedziałaś, jakie dźwignie tam ponaciskać, na co postawić, żeby ta marka wystartowała mocno i pewnie. I no właśnie, i to samo też, co jest ważne, że to samo robisz nie tylko ty, ale też pomagasz tym swoim klientom, prawda? Żeby oni również, mimo że mogą się zaklasyfikować, że i ja pomagam w social media moim klientom, i ja pomagam, to, żeby jednak potrafili znać swoje właśnie wyróżniki i wyceniać się godnie, współpracować na partnerskich zasadach, tak jak mówiłaś, to wszystko jest niezmiernie istotne i da się to zrobić, nawet na zatłoczonym rynku. Dlatego powiedz, Marta, bo zaintrygowałaś mnie. Dla osób, jaki które... błąd popełniłaś tak. właśnie. Oj, duży. Ja tkwiłam przez lata. Jakby na potrzeby tego podcastu dla osób, które nie są w mojej bańce marketingowej, jeszcze doprecyzuję, że ja pracuję i w tej chwili mam program mentoringu biznesowego dla social media freelancerów. I dla osób, które nie są z marketingu, doprecyzuję, kim social media freelancerowie są. To są wszystkie osoby, które zajmują się i zarabiają pieniądze na prowadzeniu mediów społecznościowych dla innych osób. Czyli są to osoby, które kręcą wideo, które prowadzą Facebooka, które są copywriterami, które tworzą strategie marketingowe, czyli te osoby, które wy potencjalnie w swoim biznesie online możecie szukać do tego, żeby odciążyć was od tej ciągłej jagonki jakby i presji bycia w mediach społecznościowych. I w związku z tym, że jest bardzo dużo elementów, które social media menadżerowie czy social media freelancerowie mogą robić, dlatego ten mój jakby wór potencjalnych klientów jest bardzo, bardzo obszerny, bo są to osoby, które właśnie mogą zajmować się rolkami, czyli nazywają się wideomarketerami, albo są to osoby kompleksowe zajmujące się całą jakby identyfikacją w mediach społecznościowych firm i marek osobistych. Mogą to być osoby, które stricte zajmują się reklamami, także tych osób, które zajmują się mediami społecznościowymi, ja je sobie wszystkie wrzuciłam do, zresztą w żargonie marketingowym takich nazywamy, social mediowcami, czy social media marketingowcami, social media menadżerami, a ja ich wrzuciłam do worka freelancerów, bo chodzi mi o to, mój klub mentoringu biznesowego, który nazywam klubem wolnych ninja, jest dla osób, które zarabiają i prowadzą jednoosobowe albo już jednoosobowe działalności gospodarcze, albo są takimi małymi agencjami butikowymi, czyli już gdzieś tam zatrudniają jedną czy dwie osoby, ale są na początku tej drogi. Tak komponowałam program mojego programu, że odpowiadał on na pytania Marty sprzed 7-8 lat, jak zaczynałam prowadzić działalność, czyli wtedy, kiedy wróciłam z Londynu do Polski, nie wyobrażałam sobie powrotu na etat i stwierdziłam, że założę właśnie agencję social mediową, agencję marketingową dla branży HoReCa w Polsce, bo wydawało mi się, że takich nie ma. Bo zrobiłam research rynku, wygooglowałam marketing dla gastronomii, wyświetliła mi się jedna beznadziejna strona i tam bardziej wydawało mi się, że ta osoba zajmuje się grafikami, banerami, a to zupełnie nie były moje klimaty. No i ja przez 8-7 lat z kawałkiem prowadziłam właśnie agencję social media marketingu dla branży HoReCa. I ja myślałam, że jestem królową niszy. Więc pytasz o błąd, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej. Faktycznie to, czego ja uczę teraz social media freelancerów, wynika z mojego po prostu doświadczenia prowadzenia agencji social mediowej i tego, że ja nie wiedziałam nawet o tym, że biję głową w mur i mam absolutne niezrozumienie tego, czym jest nisza i czym są wyróżniki na tle konkurencji, czym są wyróżniki na rynku. Dlatego, że mnie wydawało się, że jeśli ja jestem marketingiem dla gastronomii i ja już sobie definiuję i doprecyzowałam, że zajmuję się gastronomią, marketingowców jest mnóstwo, ale ja zajmuję się gastronomią, to że ja niszę mam obcykaną w zasadzie. Że już jakby temat niszy, jeśli by się pojawiały gdzieś jakieś szkolenia czy coś, to jadł mi z ręki. Otóż nic bardziej mylnego, bo w momencie, kiedy prowadziłam agencję marketingową dla gastronomii, w momencie, kiedy przyszła pandemia, ja straciłam wszystkich klientów. Z piątku 13 roku 2020, w marcu, do poniedziałku straciłam wszystkich w zasadzie klientów, zostało mi 3. I musiałam coś nowego zrobić. Jakby po pierwsze miałam dużo więcej czasu, bo z tych wszystkich rozpędzonej firmy no okazało się, że tych klientów zostało kilku tylko, więc miałam czas na to, żeby się zastanowić nad sobą, życiem, egzystencją. Myślę, że wiele osób w pandemii miało tego typu rozkminy, no ale też trochę szansa albo konieczność tego, żeby zaprojektować absolutnie od zera niemalże biznes,
który wcześniej polegał na pozyskiwaniu klientów poprzez rekomendacje, przez to, że ktoś gdzieś tam trafił na moją stronę internetową. Wydawało mi się, że skoro jestem zniszowana, bo już mówię tylko do gastronomii, ten mój Facebook i Instagram, wiecie jak to jest, szewc bez butów chodził, więc tam trochę na tych moich agencyjnych mediach społecznościowych coś tam od czasu do czasu publikowałam, ale jakby mnie ktoś zapytał, skąd pochodzą twoi klienci, to prawdopodobnie bym powiedziała, że z rekomendacji albo ze strony internetowej, że jakby nie było tam żadnego takiego powtarzalnego procesu pozyskiwania klientów. No i w pandemii, kiedy wszyscy się klienci wykrzaczyli, to ja musiałam wymyślić coś, żeby tych nowych klientów pozyskać. A w związku z tym, że wtedy w marcu 2020 roku tego nie wiedziałam, ale restauracje były w Polsce zamknięte on and off przez półtora roku. Więc ten proces pozyskiwania klientów z sektora gastronomicznego musiał zostać dopracowany do perfekcji. I ja robiłam absolutnie wszystko, co polscy, amerykańscy, światowi guru mówią o sprzedaży, więc mam poczucie, że wypróbowałam wszystkie triki sprzedażowe, triki, strategie, metody i dopiero po dłuższym czasie metody prób i błędów faktycznie wypracowałam ten system pozyskiwania klientów. Jaki był mój największy błąd dotyczący niszy? Mi się wydawało, że nisza oznacza temat, czyli moim tematem, moją branżą była gastronomia, to jakby temat niszy już nie muszę zgłębiać. Problem w tym, że nisza nie oznacza tylko i wyłącznie tematu, na który mówicie, czyli w waszym przypadku Italiana zaczynała jako e-mail marketingowiec, tak? Czyli uczyłaś ludzi o tym, czym jest e-mail marketing i jak go wykorzystać w biznesie. I teraz to jest absolutnie super temat naszego biznesu, natomiast niszą to będziemy jeszcze dalej to drążyć. Jeśli myślicie o niszy, to możecie myśleć faktycznie o branży, czyli chcecie pracować z branżą beauty na przykład, albo chcecie pracować z branżą gastronomiczną, czy z branżą e-mail marketingową. Natomiast to jest tylko jeden wycinek niszy. Możecie niszę też zaprojektować pod kątem tego, z kim chcecie pracować. Czyli na przykład, że chcę pracować z kobietami, które prowadzą internetowe biznesy. Bo wtedy różne są branże. Branże tych twoich klientów są różne. Czyli może być to, nie wiem, coaching, może to być właśnie, nie wiem, szkoleniowiec z branży e-mail marketingowej, a może by to być kobieta, która uczy, nie wiem, na przykład tego, jak zdobić paznokcie. Ale twoją niszą są kobiety prowadzące biznes, no więc ta nisza i różne tematy tych biznesów u kobiet. Twoją niszą może też być konkretna usługa czy konkretne działanie, które ty oferujesz. Czyli to może być, że zajmujesz się owszem e-mail marketingiem, ale w samym nawet e-mail marketingu możesz pójść tak jak Justyna, czyli w modelu ja cię nauczę to robić, czyli oferować e-booki, szkolenia, kursy, konsultacje, tego jak ktoś ma to zrobić u siebie w biznesie, albo pójść w modelu I'll do it for you, czyli w momencie, kiedy ktoś do ciebie się zgłasza, że ja nie wiem nic na temat e-mail marketingu i ja chcę, żebyś ty mi to wdrożyła w moim biznesie. Więc niszowanie się, często jakbyście słyszeli na różnych kursach i szkoleniach, nie oznacza tylko i wyłącznie branży. I też nie ma co się tej niszy bać, bo często jest tak, że mówimy, ja się nie będę niszować, bo ja nie chcę całe życie mówić tylko i wyłącznie o właśnie o e-mail marketingu, albo ja nie chcę całe życie mówić o gastronomii, która nomen omen po 12 latach miała prawo mi się znudzić. I faktycznie jest tak, że jakby jeśli niszą jest temat, to może on się gdzieś tam wyczerpać w którymś momencie. Natomiast naszą niszą są osoby, z którymi pracujemy. Więc faktycznie warto zastanowić się, z kim chcesz pracować, kto jest tą osobą, odbiorcą twoich treści, odbiorcą twoich usług i w jakim modelu, co chcesz mu oferować, dużo łatwiej będzie ci też wtedy komponować i projektować komunikację, ale też usługi, które oferujesz do swojej niszy. Jeśli zdefiniujesz, że chcesz pracować z kobietami po 40, które na przykład nie mają zielonego pojęcia o tym, jak wykorzystać e-mail marketing czy social media w swoim biznesie i ty chcesz, żeby w modelu takim, że robisz to za nie, czyli na przykład ty prowadzisz media społecznościowe czy prowadzisz e-mail marketing. Okay. To jest określona trochę nisza razem z lekko grupą docelową. Zupełnie super. Inaczej wtedy do tego podchodzimy. I moim największym błędem było to, że ja myślałam, że gastronomia, temat niszy już mam ogarnięty. Problem w tym, że w tej marketingu dla gastronomii są zarówno właściciele restauracji, co wydawało się grupą docelową do moich usług, ale w marketingu dla gastronomii okazało się, że jest też jeszcze mnóstwo osób, które zajmują się tym samym, co ja. I w momencie, kiedy zaczęłam właśnie po pandemii, zaczęłam szukać różnych modeli sprzedaży i trafiłam na e-booki, webinary, szkolenia, coś, co absolutnie poczułam całą sobą i jakby absolutnie to jest coś, do czego ja zostałam na tej ziemi postawiona, czyli do dzielenia się wiedzą i mam taką dużą satysfakcję z tego, że mogę opowiadać o tym, jak coś robić, nie robić i wysnuwać wnioski, żeby ktoś nie popełniał tych błędów, które ja robiłam.
I w momencie, kiedy zaczęłam tworzyć produkty internetowe, szkolenia, e-booki, to tworzyłam je w taki sposób, w jaki ja myślałam, że mój właściciel restauracji będzie zainteresowany. I te tematy e-booków czy szkoleń dotyczyły tego, jak prowadzić media społecznościowe dla gastronomii, jakich błędów nie popełniać, co zrobić, żeby twoja restauracja była bardziej rozpoznawalna, albo co zrobić, żeby nie wiem, wizerunek twojej restauracji w mediach społecznościowych był bardziej spójny. I okazało się, że większość klientów na tego typu produkty internetowe, część to byli restauratorzy, którzy sami szukali gdzieś tam odpowiedzi, ale jeśli szukali sami odpowiedzi, to znaczy, że nie byli moimi potencjalnymi klientami na usługi, dlatego że jeśli właściciel restauracji szuka sam informacji o tym, jak prowadzić media społecznościowe, to dlatego, że on chce to sam robić, a nie płacić komuś za to, żeby te usługi, jakby te działania prowadził za niego. I na moje produkty o tej tematyce trafiało bardzo dużo osób, które zajmowały się także marketingiem gastronomii, co mnie bardzo frustrowało przez jakiś czas, bo mówiłam sobie, kurczę, no szkolę sobie konkurencję. A ja cały czas szłam w te tematy właśnie, jak budować wizerunek restauracji. Okazało się, że mój idealny klient na usługi, czyli coś, co ja chciałam jakby wypromować, on nie... jakby jego potrzebą w ogóle nie jest budowanie rozpoznawalnego wizerunku restauracji. Jego potrzebą, on się nie chce nauczyć, jak promować restaurację, bo mój idealny klient, który zapłaci mi za promowanie jego biznesu w internecie, nie chce nic na ten temat wiedzieć. On po to mnie zatrudnia, po to płaci, że nie chce tego tematu w ogóle zgłębiać. Więc e-booki, szkolenia, które projektowałam o tematyce, jak to robić, trafiało do osób, które chciały robić to samodzielnie. Czyli zupełne niezrozumienie tego, kim jest mój idealny klient, czym jest tak naprawdę moja nisza i że nisza jest znacznie bardziej pojemna niż to, że skoro ja robię marketing dla gastronomii, to będzie się tym interesowała tylko osoba, która chce ten marketing dla gastronomii zapłacić mi za to, żebym ja to dla niego robiła. Więc w tym momencie, jak uczę moich social media freelancerów, którzy są już z różnych branż, już to jest nie tylko gastronomia, są osoby, które zajmują się branżą beauty albo właśnie kobiecymi biznesami, albo lokalnymi biznesami, nie wiem, na rynku szczecińskim, to tutaj jak pracuję, jak pokazuję moje błędy dotyczące niszy, no to właśnie też opowiadam o tym, że nisza jest znacznie bardziej pojemna niż nam się bardzo często wydaje. Okej. Dobra, ważne rzeczy. Co warto sobie zapamiętać z tego? Tak naprawdę nie definiuj niszy jako tematu, w jakim chcesz się poruszać, bardziej zdefiniuj, do kogo konkretnie chcesz się kierować i jakie ta grupa docelowa, ten segment klienta ma potrzeby, prawda? I to trzeba poznać, nie trzeba zakładać, bo tutaj tak między wierszami właśnie wyczytałam, że po prostu założyłaś, tworzyłaś te produkty elektroniczne, dlatego że założyłaś, że ten klient ma takie potrzeby, że chce zwiększyć rozpoznawalność, że chce mieć spójne social media i tak dalej, no nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby tego nie zakładać, tylko zbadać. I podejrzewam, że to jest jedna z rzeczy, które zdecydowanie zmieniłaś, zastosowałaś, startując z drugą marką, prawda? Tak. I tutaj też mogę Wam absolutnie w pełni transparentnie opowiedzieć, na czym polegało moje badanie rynku. Czyli w momencie, kiedy zdecydowałam się otworzyć biznes, to w tej chwili brzmi tak, jakbym otworzyła drzwi do jakiegoś, wiesz, lokalu. Oczywiście jest to biznes internetowy i otwarcie biznesu polegało na dodaniu pierwszego posta na Instagramie. Więc otworzyłam biznes i miałam z założenia to, że właśnie nie chcę robić tego, jakby popełnić tych samych błędów, które popełniłam wcześniej właśnie z rozumieniem mojego klienta. Bo nam się zazwyczaj wydaje, że my tego naszego klienta rozumiemy. Ale po pierwsze, w tym nowym biznesie, gdzie uczę social media freelancerów prowadzenia biznesu, miałam trochę lepsze rozumienie, znacznie lepsze rozumienie grupy docelowej, dlatego że ja tworzyłam treści dla Marty 7 lat temu, więc już wiedziałam potencjalnie lepiej niż w poprzednim biznesie, jakie będą potrzeby tej grupy docelowej. No bo ja sama przez tą drogę, dokładnie przez tą drogę przeszłam. Więc w momencie, kiedy wy tworzycie swoje biznesy online i dzielicie się wiedzą z tematów, które sami już przepracowaliście, no to już macie jakby przewagę nad konkurencją tym, że przeszliście przez tą drogę samodzielnie, więc możecie zrozumieć w jakiś ten sposób swoją grupę docelową. Więc to była pierwsza rzecz, czyli dobrałam sobie grupę pod to, co ja absolutnie rozumiałam z własnego doświadczenia.
Po drugie, moją grupę docelową wybadałam, czyli zamiast stwierdzać, dobra, najprawdopodobniej mają problem z wyceną swoich usług, z pozyskiwaniem klientów. Najprawdopodobniej mają problemy z pozyskiwaniem klientów, bo to był mój główny problem, bo nie wiedziałam, jak taki system sprzedaży ułożyć. Dopóki go nie ułożyłam, to nie wiedziałam, że nie mam sprzedaży usystematyzowanej. I stwierdziłam, że zamiast, zresztą na podstawie też tego, Justyna, co ty mówisz w swoim mastermindzie, czyli właśnie, że żeby nie tworzyć produktów internetowych na to, na co nam się wydaje, tylko na podstawie potrzeb naszych klientów. Tylko że ja nie wiedziałam do końca, jak te potrzeby moich klientów zbadać. I też mówimy o tym, i u Ciebie na Mastermindzie była mowa o tym, żeby rozmawiać z tymi klientami i na podstawie tego, co najczęściej, jakie najczęściej padają pytania, budować produkty internetowe, mastermindy, właśnie programy. Tylko że ja jak rozmawiałam z tymi restauratorami, to tam zawsze było to samo i ja nie chciałam w sumie słyszeć tej ich odpowiedzi, bo oni zawsze mi mówili, że oni są zainteresowani tym, żeby mieć więcej gości. I to jest jakby główny temat, jakby nie interesowało ich te moje mambo jumbo marketingowe, typu właśnie rozpoznawalność, wiesz, spójny wizerunek, spójna strategia marketingowa, oni mieli to w nosie. Oni mieli jeden tylko i wyłącznie cel, czyli chcę mieć więcej gości, a ja to absolutnie ignorowałam. Więc tutaj w tym przypadku, jak otwierałam nowy biznes, stwierdziłam, dobra, to ja ich zapytam, bo może mi się wydaje tylko, że pozyskiwanie klientów to jest problemem. I ja faktycznie realnie, słuchajcie, wzięłam Instagrama, który tam miał wtedy, nie wiem, 300 obserwujących. Zrobiłam arkusz w Google, taki z pytaniami i po prostu znajdowałam sobie osoby, które wydawało mi się z ich kont na Instagramie, że są moim potencjalnym klientem gdzieś tam w przyszłości. Nagrywałam im wiadomości głosowe, bo byłam z dzieckiem na ręku, więc pisanie nie wchodziło w rachubę. Więc nagrywałam im wiadomości głosowe pod tytułem, że zaczynam, że chcę tworzyć produkty i jakby szkolenia biznesowe dla social media freelancerów. Wydaje mi się, że jesteś właśnie w tej jakiejś tam potencjalnej grupie odbiorców. Czy możesz mi poświęcić parę minut na wypełnienie darmowej ankiety, a ja w zamian za to odwdzięczę się materiałami szkoleniowymi, które nagram na podstawie odpowiedzi z tej ankiety całkowicie za darmo. I faktycznie przez pierwsze, nie wiem, chyba 2 tygodnie prowadzenia biznesu poświęcałam tam, dodawałam jakieś tam posty, ale to było moje główne zadanie. Ja po prostu siedziałam i rypałam te głosówki, wysyłałam ankietę do jak największej ilości osób. Stwierdziłam, że jak będę miała takie z 40 odpowiedzi, to będzie dobrze. Na przestrzeni kilku tygodni udało mi się uzyskać ponad 200 odpowiedzi od freelancerów i ta ankieta realnie pokazała mi, tam było część pytań otwartych, część pytań zamkniętych. Chodziło o to, żeby potem mówić ich językiem, bo to, że ja na przykładzie restauratorów, ja myślałam, że ja im oferuję rozpoznawalność marki, spójną komunikację. Oni mieli to w nosie, oni chcieli mieć więcej gości. Więc jak ja mówię, że ja w tej chwili dzięki komunikacji, jakby dzięki mojej usłudze będziesz mieć więcej gości, bo twój wizerunek będzie spójny w mediach społecznościowych, twoi goście łatwiej cię zapamiętają, dzięki temu będziesz miał więcej gości. Zupełnie inny komunikat do mojego klienta docelowego. Albo w przypadku social media freelancerów, z którymi teraz pracuję, jak tworzą swoje komunikaty do swojego niszy czy swoich klientów, to nie jest tak, że ja właśnie stworzę rozpoznawalny wizerunek twojej firmy, bo bardzo często właściciele firmy nie na tym im zależy. Tak samo tutaj z freelancerami. Zależało mi, żeby część pytań w tej ankiecie krótkich było otwarte, żeby potem rozmawiać ich językiem, bo pozyskiwanie klientów albo problem wyceny można nazwać mnóstwem różnych słów, bo możesz mieć, że ja chcę mieć więcej klientów albo ja chcę skuteczniej pozyskiwać klientów, zupełnie inne tematy. Ja chcę, nie mam systemu pozyskiwania klientów, nie wiem skąd tych klientów wziąć, zupełnie jakby niby ten sam problem, ale trochę inne słowa, które to opisują. Więc absolutnie możecie to zastosować w swoim biznesie. Myślę, że nawet tym, który już funkcjonuje, nie jest od samego początku. Jeśli macie nawet niedużą społeczność w mediach społecznościowych, to warto zastosować ten motyw, po prostu zapytać ich, z jakimi największymi problemami się mierzą i prawdopodobnie odwdzięczyć się czymś, że poświęcą parę minut na wypełnienie tej ankiety, coś tam im pewnie nagrodzi, żeby chcieli poświęcić te parę minut. Ale absolutnie uważam, że jest to podwaliny mojego, nie wiem, czy można tak sobie samemu mówić o swoim sukcesie po kilku miesiącach, ale faktycznie pierwsza edycja Klubu Wolnych Ninja, czyli tego mojego
programu mentoringu biznesowego, który otworzyłam po 1,5 miesiąca działalności, od pierwszego posta na Instagramie po 1,5 miesiąca zaczęłam ten kurs, ten program sprzedawać, to się wyprzedał, więc coś musiałam zrobić dobrze. Więc dobrze, nie bądźmy sztucznie skromni, więc... Tak, dużo rzeczy zrobiłaś dobrze, nie bądźmy sztucznie skromni. Faktycznie to jest w tej ankiecie i w tym, że rozumiem, dlaczego i z czym mierzą się moi klienci i polecam w każdym biznesie to zrobić. Super, super. Czyli fundament, prawda, tego udanego marketingu, fundament tego, żeby tworzyć taką markę, którą ludzie kojarzą, jest to właśnie zrozumienie potrzeb, takie prawdziwe zrozumienie potrzeb. No bo umówmy się, 90% pewnie marek, no nie znam dokładnych statystyk, ale całkiem możliwe, że tak jest, że bardzo wiele marek po prostu zakłada, tak? Zakłada właśnie te rzeczy, w których może pomóc, nie robi takich dokładnych badań rynku, nie rozmawia ze swoimi klientami. Często jest niestety tak, że tworzymy produkt, tworzymy ofertę, a potem się zastanawiamy, jak ją sprzedać, tak? Czasem to powinno być zupełnie odwrotnie. I właśnie Twoje doświadczenie to pokazuje, ja też właśnie to mówię moim klientom i oni czasami już mają dość tego, że ja im każe przerabiać, wiesz, 20 stron kart pracy na temat idealnego klienta, ale po prostu to jest potrzebne. Często ten idealny klient, my sobie go tworzymy w głowie i on trochę powstaje w naszej wyobraźni i nie ma nic w tym złego, bo ja też uczę tego, żeby stworzyć sobie awatar idealnego klienta i żeby do niego mówić, bo wtedy łatwiej jakby wszystko tworzyć w biznesie. Natomiast faktycznie spytanie tych ludzi, których macie w swoich kanałach, czego oni tak realnie chcą, tak, to i ile pieniędzy chcą na to przeznaczyć, bo to też było jedno z pytań w mojej ankiecie, to otwiera zdecydowanie oczy. Myślę, że moim największym błędem, ale też błędem moich social media freelancerów, z którymi pracuję, na etapie właśnie budowania swojej przewagi konkurencyjnej, czyli tworzenia biznesu, który jest trochę inny od wszystkich. Po co w ogóle chcemy się wyróżnić? No właśnie po to, żeby nie konkurować ceną, żeby nie było tak, że ktoś po prostu bierze 15 różnych firm i bierze oferty i porównuje, nie wiem, szkolenia, kursy, e-booki, w tej chwili jest tego mnóstwo. W moim przypadku były to usługi marketingowe dla różnych branż, z różnych dziedzin, ktoś po prostu wysyłał. Nieraz mi się zdarzało dostać maila, gdzie ktoś zapomniał zmienić do wiadomości i ukryć do wiadomości i dostawałam maila takiego grupowego do agencji, które było wysyłane z wyceny. To już jasno mówiło o tym, że ktoś po prostu szukał oferty i teraz na podstawie tego, jak ktoś się dalej sprzeda, będzie już podejmowana decyzja, z kim ostatecznie, z jaką agencją czy z jaką firmą marketingową ten klient będzie współpracował. No i teraz co zrobić, żeby właśnie klienci zgłaszali się do Ciebie, bo chcą pracować z Tobą, a nie chcą pracować z kimkolwiek i po prostu porównują, że tutaj sesja coachingowa kosztuje 300, a tutaj 320, to idę do tego. I teraz głównym pytaniem, którym jakbyście mieli z jedną rzecz z tej mojej dzisiejszej rozmowy z Tobą Justyną zapamiętać, to byłoby to, żeby sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, tutaj cytując klasyka z filmu, że dlaczego ktoś ma zapłacić Tobie, a nie osobie obok? Jakby co sprawia, że Twoja usługa, że Ty, że Twój program, Twój e-book, jeśli ktoś ma na ten sam temat stworzony produkt, to czemu ja mam wybrać Twój? I tutaj też moim błędem było to, że myślałam, że ja mu powiem 8 modułów, 10 lekcji, dostęp na 3 miesiące. Zupełnie nie o to chodzi, tylko jaką wartość ktoś wysnuwa z tej współpracy ze mną. Czyli jakby pierwsze pytanie to jest, dlaczego ktoś ma wybrać mnie? I jeśli zaczniecie od tego, bo jestem lepsza, mam więcej lat doświadczenia, budowa przewagi konkurencyjnej wcale nie polega na tym, że musisz być lepsza. Bo to często, zwłaszcza kobiety, jakoś tak blokuje, że mamy ten syndrom oszusta tak głęboko zakodowany, że nie odważymy się same o sobie myśleć, że jesteśmy po prostu najlepsze w tym temacie. I tutaj ta przewaga konkurencyjna w naszej głowie zaczyna znikać. No bo ten ma przecież więcej followersów na Instagramie, a ten robi to dłużej, a tutaj te kursy, ona sprzedaje dużo częściej, więcej, a ja tu jestem małym żuczkiem. Więc Twoja przewaga konkurencyjna wcale nie polega na tym, że jesteś bardziej mądra, bardziej doświadczona, bardziej, nie wiem, masz coś innego, dłuższa ekspertyza. Albo że masz bardziej napakowany ten program, na przykład, że ktoś ma program też o, nie wiem, e-mail marketingu, a ten twój program ma więcej modułów, więcej lekcji, więcej bardziej kompleksowy. To też nie jest przewaga konkurencyjna, która dla klientów będzie atrakcyjna.
Twoją przewagą konkurencyjną jest to, jaka Ty jesteś. Mówię do kobiet, bo Justyna, Twoi odbiorcy tak samo jak moi też są w większości kobietami. I to nie o to nie znaczy, że Ty musisz być lepsza niż inni, tylko Ty musisz być inna niż inni. I to może się sprowadzać do tego, że na przykład Ty masz bardziej energiczną, uśmiechniętą, optymistyczną naturę i sposób bycia. Ja tak mam na przykład. W mojej branży, jak ja zrobiłam analizę konkurencji, otwierając nowy biznes, szukałam osób, które nie szkolą z prowadzenia mediów społecznościowych, bo tych osób jest mnóstwo, to wiedziałam, że w ogóle nie chcę się tam w tej wielkiej sadawce kąpać, bo to by było, wiecie, jak w kałuży, tylko szukałam sobie jeszcze bardziej innego wyróżnika, no i ten jakby podejście biznesowe było mi bliskie. I zrobiłam intensywną analizę konkurencji i w momencie, kiedy doszłam, stwierdziłam, no nie ma nikogo takiego, no nie ma po prostu. No to wtedy, jeśli robicie analizę konkurencji i Wam wyjdzie, że nikt nie robi tego, co Wy, to wcale nie jest dobrze. To albo nie zrobiliście dobrej analizy konkurencji, albo zastanówcie się 3 razy, zanim w ten temat wejdziecie, bo brak konkurencji może oznaczać, że Wasz pomysł jest innowacyjny i będziecie mieli bardzo duży problem, żeby się przebić i żeby Wasi klienci zrozumieli, o co Wam tak naprawdę chodzi, bo nie ma czegoś takiego na rynku, więc trudno im się do czegoś odnieść. Albo, co gorsza, ktoś już to próbował, ale przestał, bo się okazuje, że ten pomysł zupełnie się nie jest biznesowy, więc jeśli robiliście analizę konkurencji, stwierdzacie, ekstra, nikt tego nie uczy, to albo to wracamy do tablicy i próbujemy znaleźć kogoś, kto robi coś podobnego. No i mi się udało, najpierw zrobiłam analizę konkurencji, mówię, super, nikt tego nie robi, a potem gdzieś tam na jakiejś grupie też innej mentoringowej się okazuje, nie, halo, są tutaj osoby jednak, których ja nie znalazłam, które były facetami, którzy w bardzo takiej męskiej energii, super biznesu, intensywnej pracy, zabierz się do roboty, jakby prowadzenia biznesu od 0 do 10 tysięcy miesięcznie, w 3 miesiące budowania biznesu w takiej bardzo jakby merytorycznie, ale zupełnie inne priorytety. Jestem pewna, że zrozumiecie, to nie chodzi o męską i damską energię, tylko z zupełnie innego poziomu będzie nauczał facet, który ma na przykład tam 20 parę lat i zbudował swój biznes i uczy innych 20-parolatków, chłopaków robienia tego samego, a z innego perspektywy, z innej energii, innym językiem, innym w ogóle aurą będzie mówiła kobieta po 30, która ma małe dziecko i zupełnie jakby priorytety biznesowe to już nie jest ciśnij i to nie jest, że jakby ja się zabiję, ale to 10 tysięcy miesięcznie musi być, tylko jak ja rozmawiam z moimi klientkami i właśnie na podstawie analizy mojej grupy docelowej się okazało, że to 10 tysięcy to jest tak po prostu odległe, że dla wielu kobiet, dla nich jakby marzeniem jest zarabiać 5, 6, 8 to już w ogóle świat i ludzie, pod warunkiem, że ja nie będę musiała pracować 16 godzin dziennie. Tak. Więc jak zrobiłam analizę konkurencji, no to się okazało, że ja nie o to chodzi, że ja wiem więcej, czy wiem i mam większe, mniejsze doświadczenie, tylko ja jestem inna i ja zupełnie inaczej mówię do kogo innego w inny sposób i w ten sposób przestaję być trochę konkurencją, dlatego że zbieram te osoby, które kupują moją energię. I wyobraźmy sobie sytuację, że na przykładzie mojego biznesu pojawia się inna kobieta po 30, która jakby oferuje tego typu kursy, mentoring dla social mediowców, tylko że ona będzie na przykład bardziej twarda, tym bardziej będzie mówiła takim językiem, nie wiem, czy konkretnym, czy takim może suchym, może nie tyle suchym, bo to już jest wartościowanie, ale jasną swoją właśnie cukierkową, żółtą energią, taką milusią, może ktoś bardzo się irytować moim tonem głosu, moim sposobem bycia, więc ja tym się wyróżniam. Pokazuję się dużo w mediach społecznościowych, nie moje życie prywatne, ale ja siebie, co ja robię, jak robię, pokazuję się bez filtrów na Instagramie, często w włosach związanych na kitce na górę, bo to umówmy się, z małym dzieckiem są rzeczy, jak mam 10 minut nagrać stories, a 10 minut się wykąpać, to są priorytety biznesowe, które warto, więc ktoś może tego zupełnie nie kupić. Więc to jest Wasza analiza konkurencji, tak. To jest Wasz wyróżnik, że super. Nie pozwólcie się wepchnąć w to, że nie jesteście wystarczające, jesteście sobą i zresztą Marie Forleo, polecam bardzo jej książkę, właśnie mówi o tym, że każdy z nas ma taki niepowtarzalny dar, który chcemy tym naszym klientom pokazać i to, jakie my jesteśmy w biznesie jest ważniejsze często niż to, jakie mamy doświadczenie i jaką tam 8 modułów, 10 lekcji oferujemy, więc wyróżniamy się
będąc sobą, ale w mediach społecznościowych i w biznesie inaczej. W biznesie pokazujemy, jak jesteśmy my, jakie mamy wartości, jak pracujemy, co jest dla nas ważne, w mediach społecznościowych jakby. Wiem, że jestem tendencyjna, bo w tym pracuję od lat, ale faktycznie czy Instagram, czy Facebook, czy TikTok, czy LinkedIn daje nam możliwość pokazania tego, co jest dla nas w życiu ważne. I ja u siebie pokazuję, że dla mnie ważne jest to, żeby właśnie nie pracować 18 godzin i tego też uczę, żeby to było przyjemne zarabianie dobrych pieniędzy na fajne życie i zachęcam Was, że myśląc o wyróżnieniu się na tle konkurencji, żeby zastanowić się, dlaczego ktoś ma zapłacić ze mną, chce pracować i to pokazywać jako wyróżnienie. Mhm. Oczywiście. Ja tutaj właśnie bym podkreśliła to, co tak się przewijało w Twojej odpowiedzi, ale nie wybrzmiało. Możesz być autentyczna, możesz być dokładnie taka, jaka jesteś. Nie bój się właśnie pokazywać siebie taką, jaką jesteś, bo są osoby, do których właśnie to przemawia, tak? I ja przez długi czas, tutaj podzielę się swoją osobistą historią, gdzieś myślałam, że działając właśnie w biznesie online i też skalując swoje zasięgi, to niejako oznacza, że trochę trzeba udawać. Trochę trzeba udawać, że jestem bardziej przebojowa niż jestem, tak? Trochę trzeba właśnie udawać, że jestem taka, a nie inna. I teraz wiem, że to jest absolutnie nieprawda, tak? I teraz wiem, że kiedy właśnie pokazuję siebie taką, jaką jestem, kiedy właśnie nie wtłaczam siebie w jakieś ramy, że jestem ekstrawertyczką, bo nie jestem, kiedy właśnie pokazuję, że zobacz, będąc introwertyczką, też możesz prowadzić biznes online, też możesz skalować po swojemu zasięgu, nie musisz zaprzedawać duszy algorytmom właśnie social media, to wtedy się okazuje, że jest mnóstwo kobiet, które są takie jak ja, nie? I to jest właśnie tak, że to znamy naszego klienta, tak? I znamy go coraz bardziej też w miarę upływu czasu. Myślę, że to jest bardzo też ważne. Tutaj opowiadałyśmy o Twoim przykładzie, o tym, jak przemyślany sposób wystartować z nową marką, ale myślę, że te wskazówki można zastosować, tak jak powiedziałaś, do istniejących marek. Ten tip właśnie z ankietami, super. No właśnie, ale pamiętaj też, że w miarę upływu czasu będziesz tego swojego klienta coraz bardziej poznawać, będziesz z nim właśnie w kontakcie i tu kiwasz głową, bo to tak jest, że później jak już masz tych swoich ludzi w klubie Wolnych Ninja, to na pewno jeszcze lepiej ich poznajesz, to na pewno jeszcze bardziej wiesz, jak mówić ich językiem, może wpadają Ci do głowy jakieś inne pomysły na komplementarne usługi, produkty i tak dalej, czego oni jeszcze potrzebują. Dlatego to bycie w kontakcie, szlifowanie tego klienta, z którym chcesz pracować, będzie w miarę upływu czasu coraz łatwiejsze. Natomiast Marta, szacun za ten właśnie proces, który tak nam uprościłaś, bo wiesz, jest mnóstwo właśnie jakiejś teorii skomplikowanej na ten temat, tak? O co chodzi w niszowaniu? Jak to w ogóle działa? Ale tak jak powiedziałaś, no dobra, niewiele osób mówi konkrety, czyli co konkretnie zrób, żeby to zastosować w praktyce. Dlatego fajnie, że się tym podzieliłaś. Czy coś jeszcze byś dodała do tego? Że przy budowaniu swojej analizy konkurencji i jakby swoich wyróżników na tle tej konkurencji, to po pierwsze jakby musimy tą konkurencję znać i warto taką analizę konkurencji ponawiać sobie co jakiś czas, czyli faktycznie poszukać co nie, raz w roku osoby, które być może powstały na bieżąco. I na analizie konkurencji ja zawsze mówię, że szukamy osób, które oferują dokładnie to samo, ale szukamy też osób, które oferują być może troszkę inne usługi, ale do tej samej grupy docelowej. Mm-hmm. Więc tutaj warto to powtórzyć. Przy budowaniu swojego wyróżnika, bardzo fajnie, że powiedziałaś właśnie o tym, że ty swoją energią też pokazujesz introwertyczną stronę i że to jest bardzo autentyczne. W autentyczności w mediach społecznościowych jest tylko jeden taki mały gwiazdka, którą bym dodała. Warto to sobie spisać. Że warto wiedzieć, że ja faktycznie jestem introwertykiem i chcę w tej energii introwertycznej właśnie ją pokazać w jakiś tam taki dosyć świadomy sposób w mediach społecznościowych, bo często jak mówimy o tym bądź autentycznym w mediach społecznościowych, to nam się wydaje, że musimy właśnie, okej, nie muszę skakać w wideo na TikToku, ale no to moja autentyczność to, że ja muszę właśnie pokazywać więcej prywaty albo że ja muszę być autentyczna i że to wystarczy. Ja uważam, że warto, żebyście sobie spisały, co ta autentyczność oznacza, czyli właśnie, żeby spisać sobie, na czym polega Wasza różność od konkurencji i że tak jak Ty, Justyna, powiedziałaś, z taką dużą świadomością do tego podejść, czyli ja jestem introwertykiem i w tym będę
to będę też pokazywać trochę bardziej świadomie. No bo umówmy się, z całej mojej cytrynowej jestestwa, oczywiście, że pewne cechy, promując swój biznes, wytłuszczam. Nie chodzi o to, że ja je zmieniam, czy że jestem sztuczna, czy że jestem inna niż potem, jak mnie spotkasz na żywo. Natomiast tak jak ty pewnie na co dzień, gdybyś nie prowadziła biznes, aż tak często byś o tej introwertycznej energii nie myślała. Więc też tutaj, jak chcemy się wyróżnić na tle konkurencji, to warto pamiętać, że media społecznościowe i nasi odbiorcy są u nas, na naszych kanałach przez ułamek sekundy. Więc jeśli my myślimy, że my się pokazujemy z tej introwertycznej strony, ale no bo ja jestem taka autentyczna, pokazuję się w mediach społecznościowych, mówię nad czym pracuję teraz, nad co pokazuję, no okej, tylko że ktoś z całego tego szumu nie wyłapał tego nawet, jeszcze nie zdążył się nad tym zatrzymać. Więc tego tak, typu żeby rzeczy, eksponować te właśnie, przewagę swoją, przewagę nad konkurencją albo wyróżniki nad konkurencją sprowadzają się do tego, żeby spisać sobie odpowiedź na pytanie, co sprawia, że klienci mają zapłacić mi, a nie innej osobie i napisać to sobie, bo samo spisanie tego już sprawi, że trochę łatwiej będzie Wam analizować swoją komunikację pod kątem tego, czy ja to wystarczająco jasno pokazuję. Bo nie chodzi o to, żeby to jakby udawać, czy zmieniać w jakikolwiek sposób, tylko myślę, że właśnie hasło wytłuścić jest dobrym. Ja oczywiście, że jestem pozytywnie nastawiona do życia po prostu, ale są dni, kiedy nie mam humoru i wtedy staram się nie pokazywać. W sensie nie o to, że ja kłamię, że nie jestem taka, ale to zamydliłoby mój wizerunek. Nie ten wizerunek. Moi klienci mogliby nie skumać, o co mi tak naprawdę chodzi. A mi chodzi o to, żeby ten mój przekaz był bardzo jasny. Oczywiście, trzeba wybrać z tych elementów, które są nami, te elementy, które też biznesowo chcemy eksponować i te elementy, które też mogą mieć jakieś przełożenie na to, że nasi klienci na nie zareagują, prawda? Gdzieś odnajdą kawałeczek siebie w nas, sprawi to, że mogą z nami zarezonować bardziej. Oczywiście i no, to nie o to chodzi, żeby właśnie za wszelką cenę pokazywać wszystko. Fajnie, że to jeszcze podkreśliłaś. Dobra, Marta, słuchaj, będziemy się zbliżać do końca tej rozmowy, która już trwa kawał czasu. Chciałabym się jeszcze zapytać, gdzie Cię możemy znaleźć? Czyli zobacz, mamy jakieś osoby, które odnalazły siebie w opisie Twojej grupy docelowej tutaj, na pewno są takie słuchaczki podcastu Mały Biznes, Wielkie Efekty, więc gdzie Cię mogą znaleźć, co mogą, od czego mogą zacząć, jeżeli chcą lepiej poznać to, co robisz. Mój cały jakby hub, czyli całe jakby serce mojego biznesu jest na Instagramie. Tam buduję swoją społeczność, tam jestem najczęściej, najszybciej odpowiadam na wiadomości. Oczywiście, że wyniosłam z Twojego masterminda to, że nie buduję tylko i wyłącznie biznesu na Instagramie. Biznesowo mam swoje jakby nogi, silne podwaliny w e-mail marketingu. Natomiast tam znajdziecie mnie najszybciej na marta.paplaczyk. Na Instagramie, w moją żółtą społeczność social media freelancerów, ale zapraszam też osoby, które po prostu prowadzą biznes i gdzieś tam podpowiedzi odnośnie tego właśnie niszy, pozycjonowania się, wyróżników, tego jak wyceniać swoją pracę, znajdziecie tam w zasadzie codziennie, bo się przykładam na ten do Instagrama, także tam wiedzę biznesową znajdziecie. Wielkie dzięki, Marta, no i co, do usłyszenia w sieci. Dziękuję bardzo, Wam również.